Bon energetyczny, karta dużej rodziny i zasiłek pielęgnacyjny dla osób z niepełnosprawnościami to główne tematy konferencji dotyczącej wsparcia rodziny. Miasto, gmina Stalowa Wola wyszło z taką inicjatywą, żeby przypomnieć o pewnych bardzo ważnych, kluczowych kwestiach. Po pierwsze o bonie energetycznym, który spowoduje, że zasili to nasz budżet również domowy, a terminy są bardzo krótkie, bo do 30 września mija termin składania wniosku. Kolejny obszar to jest karta dużej rodziny. Zachęcamy rodziców, dzieci 3+, czyli troje dzieci i powyżej, żeby z tej karty korzystać w obszarach, gdzie jest napisane tu honorujemy kartę dużej rodziny, bo można również zaoszczędzić. I kolejny obszar to jest świadczenie pielęgnacyjne, czyli ponowna możliwość aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych do 18 roku życia. Wszystkie powyższe tematy sprawnie można załatwić w Wydziale Spraw Rodzinnych Urzędu Miasta. Warto, bo to zasilenie domowych budżetów, o czym informuje naczelnik wydziału. Bon energetyczne jest to świadczenie jednorazowe, wypłacane do 30 września i do 30 września definitywnie trzeba złożyć taki wniosek. Wysokość tego świadczenia jest od 300 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 600 zł dla gospodarstwa wieloosobowego. Karta dużej rodziny. Karta dużej rodziny to szereg benefitów i zniżek dla mieszkańców. W tym momencie już z karty dużej rodziny korzysta 9 tysięcy rodzin w naszym mieście i zachęcam do tego, aby właśnie w ten sposób, mówię, aktywnie, czyli rodzice plus 3 osoby, tej karty korzystali. Zasiłek pielęgnacyjny jest to zasiłek, który jest na nowych zasadach. Jest to kwota 2988 zł i tu przede wszystkim jest do osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności i dzieci do 16 i 18 roku życia, gdzie w tych punktach jest spełniony punkt 7 i 8 wymagań. Do tej pory w Stalowej Woli wydano 9 tysięcy kart dużej rodziny. Dzięki nim rodziny korzystają z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień.